Cześć, z tej strony Glizdor Pyle, jest ze mną Elerinio. Witam, witam. I sobie gramy tutaj randomowo. Ja przejeżdżam swoją trasą, kolega przejeżdża swoją trasą, trasę. Tak, tak. Póki co pod prąd. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest, mam jakiś parking, może tam wykręcę. Dobra, ja odpalam silnik. Coś mi tutaj nie pasuje. A dobra, w kabinę. Ja cię za 20 km w ogóle. Myślę, że. No, już zarąbałem przy wyjeździe, ale na szczęście dobrze. Obtarłem tylko. Złe dobrego początki. Ale wiecie co, wam włączę większe opcje. Kurde, przyciszyłem te dźwięki, ale jednak by się dało głośniej. Ja właśnie wyciszyłem, ale nie wiem, czy będzie dobrze, czy będzie za głośno, za cicho. Nie wiem, jeszcze okaże. Gdzie ja mam kierunkowskaz? Nie, bo ludzie przychodzą, czasem lubią posłuchać te dźwięki silnika. Nie wiem, ci, znaczy co ja mam oglądają. Wyciszone, nie wiem jak to będzie, najwyżej podgłośnie, ale... I kolega właśnie ale... zaczyna nagrywać dopiero, jeśli będziecie chcieli, to podam, no zresztą podam linka do kanału. Tak, będziecie dopiero mogli... w budowie, zobaczymy, ale mi zjedzie w kupę. Będziecie mogli go zasubskrybować. Jej, tylko się nie jest to stłuczka. Będziesz miał pierwsze subskrypcje. Tak, tak. Ty, nie wierzę, taki symulator, kurde, ja na w sumie trzech pasach wykręciłem tirem. Lol. Dobra, dobra. Dobra, jadę przynajmniej zgodnie z kierunkiem, tak jak muszę. No, ja to wolę tak, nie wiem, widziałem tam kilku youtuberów, którzy tak nagrywają, tak na odwal jeżdżą sobie, nawet nie przepisy, w ogóle nie zwracają uwagi. Ja nie wiem, to bez sensu w ogóle grać w tą grę, w taki raz, że wychodzi na to. No wiesz, no w sumie to powinno być tak, odpalasz symulator i robisz wszystko tak jakbyś siedział tak. Tam gdzie siedzisz, tak? Więc dokładnie. No o to chodzi. No, a oni nie wiem, tak na odwale. Nie będę nie dislajkował, bo to nie jest jakaś tam nienawiść czy coś ogólnie, ale tak bez sensu w ogóle takie coś nagrywać. No tak, a tam wiesz, co kto lubi, no. Zgadza się. O, ostry zakręt. Kurde, ale powiem ci, że wygląda ładnie. Znaczy ja jestem przyzwyczajony, głupio powiedziane, do tego ETS-a, do jedynki, wiesz? Mhm. Ja ci mówiłem parę lat temu, wie, co grałem wie. I znaczy tam mi się ten podobało wygląda ładnie. Wszystko fajnie, tylko ten system kierowania nie podobał mi się. Tu jest wspomaganie. W sensie kierownica wraca do swojego stanu tak, początkującego. Jak to się włącza? Bo mnie to się nie robi. Nie robi cię? Wiesz co, no nawet nie robi nie wiem. Mi się. Porobię ci później screeny i ten. Nie masz tak, że jak skręcisz na przykład w bok, to ona ci wraca później? Sama się cofa? Wiesz co, teoretycznie cofa się, ale tak jakby chciała, nie mogła, no. No tak powoli, no to jest właśnie no. Ten system. Aha, lepszy. No dobra. Małem, że coś bardziej. Nie, właśnie... No, ale nawet całkiem spoko, bo w jedynce to było tak, że od razu cofała. No, no możliwe. Nie wiem, wiesz co, ja już nawet nie pamiętam. Mówię no ci, ja ja też to nie już pamiętam. wiele lat temu grałem, więc... Randomowo, nie lubię tych znaków, kurde. Dwa pasy, a nagle w ogóle... skręt i jeden pas. Ej, no tak. A powiedz mi, od czego to zależy, czy jest dzień, czy noc? To jakoś czas nie, na leci. Kompo pobiera, czy...? Nie, nie. Tak sobie po prostu. Normalnie z gry idzie. Jak sejwujesz grę, to sejwujesz czasem gry ogólnie. Tak jak była taka pogoda, tak będzie. Ale nie, no bo sejwowałem w ciągu dnia, jak wychodziłem, a odpaliłem jest ciemno. To nie wiem, to dziwne. Nie, tam wiesz co, chyba coś gdzieś w opcjach widziałem, że jest... Chyba nie, właśnie. Zmiana. Albo mi, nie, albo no mi się właśnie, już gry nie. mylą. Albo ci się gry mylą. No, pewnie tak. Może to jedynkę odpaliłeś. Może jedynkę odpaliłeś. Nie, na pewno dwójkę. Ale właśnie. To wiesz co, bardzo ważna rzecz, nauczyłem się, gdzie jest ręczny. A ja właśnie nie używam, hamulec tylko naciskam. Ale tak, tak, kilka razy przysaliłem. Razy mam... No właśnie, kurde, o to chodzi. To nawet przecież było... Na kolesiowi w zadek wjechał. No, ja to nawet na filmikach właśnie. Widzowie tam pamiętają ci, co mnie oglądają stale. To... Właśnie tak myślałem, kurde, jak tak więcej tych odcinków będzie tak z 30, no nie wiem, i pewnie ja już będę miał tak... 1000 tych subskrypcji, to walnę taki
odcinek, gdzie To będą same same krasze. wypadki, tak, same wypadki. Ograniczenie do 90. Aha, bo muszę pamiętać, gdzie ustawiłem ten tempomat. No. W drugi Ale raz nie wiem, gram w tą grę, coś także. mi się w ogóle buguje ze światłami. Nie wiem, włączam i na te normalne światła, to one w ogóle nic nie dają, a te przeciwmgielne super świecą. A gdzie masz przeciwgielne? No, mam O, zielona, ja pod jednym stoję. klawiszem, pod chyba C mam. Aha, ja muszę zobaczyć później, gdzie to Dob jest. dobrze, że Widziałem te tylko, gdzie X. długie się odpala. Dobrze, że dziwki nie stoją. Bo bym się zatrzymywał co 30 mi 30 metrów. Ale wiesz, właśnie, co to za symulator, jak dziwki nie stoją, no? Właśnie nie wiem. A, że kierunkowskaz muszę Nie, w ogóle wyłączyć. tutaj mówili, że będą ludzie chodzić po miastach. Kurde, ludzi tam pusto w tym mieście. Wierzysz, jakby No, no. wszyscy kurwa pozdychali. Wymarłego. Ajajaj, źle pojechałem. Jak w Daisy, kurna, zombiaki nie No chodzą. właśnie tak, chciałem powiedzieć, że wjeżdżasz do miasta, a tam Daisy, ty. No. Nie no, kierowca bombowca ze mnie normalnie. Nie, to jak te wcześniejsze gry w Daisy właśnie. Wjeżdżasz do miasta, musisz wysiąść z kabiny, żeby się zrespiły zombiaki. No. A to wiesz co, to dopiero teraz w ostatnim modzie to zaktualizowali, z No, tego co widziałem. wiem, bo mówiłeś No, wtedy no, właśnie. no. No. Co, żeśmy jechali i nagle nas zaczęli bić przez szybę, Tak, kurde. tak. No ludzie, tutaj będzie serwer Daisy, nawet nie jeden. Bo Chris Nie, będzie zapowiedział kilka sztuk. 6 serwerów zapowiedział. Tak, bo wiesz co, bo wczoraj się pytał właśnie No, byłem ile możemy właśnie. postawić, to tak, Byłem. 6 sztuk na luzie, wiesz, to tak naprawdę można wielokrotność tego, nawet może Tak, być bo to 12 tam sobie podobno zadać, ile będziemy chcieli, no. słyszałem, że dużo RAM nie ciągnie. Tam koło on chce przeznaczyć chyba dwie ramy na jeden serwer. No, Pewnie będzie światli chciał ludzie, światli ludzie. robić takie 50-tki. Nie wiesz, to plan jest generalnie taki. Ja nie wiem, No. czy będziemy gadać o Daisy, ale A. dobra. Nie, Wiesz co, plan jest taki. Okej. porozmawiamy o czymś trzeba rozmawiać. No tak, nie? Niby tak. Wiesz co, plan jest taki, żeby zrobić jeden serwer, który będzie setka, No. 100 miejsc, 100 slotów. I to będzie taki zwykły, Tak, tak, normalny tak jak. serwer Daisy, gdzie się wchodzisz i musisz przetrwać, tak? No, Generalnie. no, no. Oczywiście z pojazdami, ze wszystkim, to jeszcze z ilością pojazdów to nie wiem, ale myślę cały czas. W każdym To razie to wiesz, jest to jeden podstawowy. zobaczyć trzeba będzie tak mniej więcej, może z innych serwerów czy coś, może się pójdzie. Albo No nie wiem, tak tak. pomyśleć z frekwencją, no bo to też jak wbije jednak tych 50 osób, to będzie trzeba więcej czegoś. Nie wiem, zobaczymy. No, w każdym razie myślę, że na początek będzie ze 30 albo z 50, bo na tym, co stoi u mnie w tej chwili na komputerze, no to już jest koło 20 osób na whitelistie. Oczywiście oni wszyscy naraz nie wchodzą, ale No tak. to Widziałem myślę, że właśnie, będzie więcej. bo ten temat na forum się cały czas powiększa. Cały czas widziałem, że składają tam podania. Tak, I tak, tak. bardzo, bardzo dobrze, że idą na forum, później jest z nimi kontakt. No. Właśnie, a czy wiesz, to generalnie chodzi o to, żeby wyeliminować cheaterów, no, bo wiesz, to dupa nie gra, tak? Wejdzie sobie taki cwaniaczek, a później się w szkole może chwali, że jaki on jest fajny. No właśnie. No, pomijając to, no, to jeden będzie taki, który będzie standardowym serwerem Daisy, a nad kolejnymi myślę. Jeden z nich to będzie na pewno, wiesz co, chcę Mapę The Frejsa można. zrobić. Mapę niektórą zmienić, albo nie wiem, Tak, drugi. nie, wiesz co, mapy będziemy chyba robić indywidualne, własne, w sensie customowe. Patrzyłem Także już ten jeszcze nie wiem program, co i ale. jak. Znaczy nie mam No, no, jeszcze tego no. programu. Znaczy. Kurde, to jest w ogóle, nie wiem, czy nie trzeba mieć przypadkiem army oryginała, ale da się też edytować z. No, taki jak się ma. No tak, da się, bo wiesz co, bo to tak naprawdę możemy sobie to zaimportować na serwer, co Ale będziemy fart. chcieli, jakiekolwiek pojazdy i wszystko. No właśnie, właśnie. Ale no mówię, to jeden z tych serwerów jest taki, drugi to myślałem o czymś takim jak Death Race, wiesz, że wchodzisz na serwer i tam wchodzi ileś osób, w pewnym No. momencie, wiesz, pojawiają się pojazdy, wiesz, i lecisz do pojazdu, wsiadasz do niego i musisz jak najszybciej przejechać jakąś trasę. A, Oczywiście, no, no. jak chcesz to przejechać, twoja sprawa. Chcesz No jechać tak, drogą, jedź tak. drogą. Chcesz jechać No. lasem, jedź lasem. Zgadza się właśnie Wiesz, i to kto też. pierwszy, ten lepszy. Oczywiście, można się zabijać, walić do siebie, wiesz, No, nie ma problemu. Także myślę, no, ewentualnie jakbyście mieli pomysły, oczywiście zwracam się w tej chwili do widzów Glizdora, bo swoich jeszcze nie mam. no. A, Myślę, że sztuczka, takie osoby sorry, się stary. znajdą. Jeśli nie Tak, tak, teraz, tak. to Jakby ktoś miał niedługo. pomysł, to dawajcie. Jeśli nie teraz, to właśnie niedługo się takie osoby znajdą.
po planowanym wyjściu naszego trailera z gry, naszego No zobaczymy, jak osobistego, wyjdzie. którego planujemy zrobić. Mamy już projekty, mamy do tego możliwości, tylko potrzebujemy Eśka. Tak, dokładnie potrzebujemy Eśka. Esiek, jakbyście nie wiedzieli, kto to jest, znaczy może tak, ja jestem adminem na tym serwerze, który stoi w tej chwili u mnie, ale będę też adminem na tym serwerze, wiesz co, ja tu chyba będę miał tyle stłuczek, że ja mniej zarobię niż wydam. Ale dobra, No olać właśnie. to. Na razie jestem minus 800 euro. No a Esiek to jest taki człowiek, który jest moim nadwornym hakerem. No, On do generalnie, wszystkiego. tak, w momencie, kiedy potrzebuje czegoś, to daje mu zezwolenie, może odpalić haksa i zrobić to, o co mi chodzi. Między innymi to będzie potrzebne do nagrania filmiku. No, zgadza A tam się, to szczegóły jeszcze nie będziemy wbijać, bo to. Oho, znowu zwierzchka jakaś. O, 15 FPS-ów. Jakim cudem? o, kierunkowskaz się nie wyłączył. Tak po... Jadę, jadę i tak mówię, a zatrzyma się na tej stacji. Dobra, hamulec od razu. No. Max. Ogólnie wszystkiego się dowiecie na stronie, na Tak, w ogóle NetHunters, nie na wiem, czy Blizzard forum. was zapraszał, ale nighthunters.eu, zapraszamy O, ja ciągle serdecznie. mam na kanale linka dodanego. No dobrze. Muszę niedługo TeamSpeaka zareklamować. I prześpimy się. I będziemy jechać w nocy, Wiesz oczywiście. co? Ja może nie tyle reklamowałbym TeamSpeaka, co właśnie samo forum, wiesz? Bo z forum już się później ludzie rozejdą na gry, na PS-a i tak dalej. A z No, to TS-a na forum też. to w tą stronę Ale. tak nie bardzo. Nie, tutaj bardziej chodziło głównie o poradnik taki ogólny już naszego TeamSpeaka. I taki. Mniej A, mówisz o więcej. filmiku? Tak, tak. No tak, mówiła coś dzisiaj Marzia chyba. Czy tak, bo rozmawialiśmy, bo ona mówiła o tym swoim filmiku, co kiedyś wypuściła, że tam nie miała widzów w ogóle, a filmik na przykład do 8000 wzrósł wyświetleń. Trzeba mieć takie. Trzeba wiedzieć, co zrobić, żeby mniej więcej na tym zyskać w filmikach. Wiadomo, wiadomo. To tak jak mówiliśmy właśnie z nie wiem, byłeś w tym czasie wtedy, Byłem, że byłem. te kanały, nie wiem, co mają 4000, tak naprawdę mają mniej wyświetleń niż ten mój kanał na przykład. No tak, to wy mówiliście tam jakimś kolesiu, co ma No. 3 razy tyle filmików co ty, a Właśnie. połowę tych subskryberów, tak? To Dobra, jakoś coś w tym stylu. damy mu, niech mnie wyprzedzi. Wyprzedzi mnie, udało mu się. Ty właśnie, wiesz co, takie głupie pytanie, jak No. sprawdzić, dokąd ja jadę? Bo w sensie nazwę miasta albo coś. M naciśnij, a pod. Masz taką czerwoną linię na radarze. No wiem, a do Bremen jadę, dobra, widzę. No. Mapę sobie wchodzisz, M Tak, naciskasz. już, dobra, aż takim noobem nie jestem, wiem, gdzie jest No nie mapa. wiem. Jej, odkryję sobie kolejne miasto, już będzie O, ja trzecie. 240 kilometrów. Nie, sorry, czwarte, nie A licząc gdzie mojego. zaczynałeś? Dobra. Szczecinie, wiesz co? Chciałem w Warszawie, A. ale kurwa, nie ma Warszawy, no. Będzie Co to ma niedługo. być? Będzie No mam niedługo. nadzieję. Tak, ale to w Hotel. tej mapce, co mówiłeś, tej No, 2.0, tak? DLC, znaczy. Nie, 2.0 to nie wiem. Aha. Tej 2.0 to będzie bardziej tam na Afrykę zbudowane wszystko. A Aha, w no tak. DLC to będzie Polska. Cała i tam jeszcze mają Dobrze, być jakieś dobrze, miasta. dobrze. Tylko, że to ma być wydane, wiesz, płatnościowo. Czyli trzeba im A, to zapłacić. się mniejsza tam. Ale myślę, że też będzie. O, jasno się robi. Swoje będą udostępnione. Wiadomo. Jedź tym popierdółko mało. Jasno, u mnie ciemno. Nie, no właśnie już się robi jasno u mnie, wiesz? Ciemno się zrobiło. Jeszcze nie wiem, czy nie zaraz nie będzie padać. Takie przyzwyczajenie, że włączam kierunkowskaz. No Bo ja przy też już, skręcie mimo. ale w Znaczy ogóle. nie, wiesz co, bo jadąc pasem do skrętu włączam kierunkowskaz, mimo że nie ma żadnych strzałek ani nic. Po prostu wiesz, już jadę cały czas jednym pasem, ale i tak włączam kierunkowskaz. A to już takie przyzwyczajenie z reala, wiesz, bo wolę uważać i sobie włączyć kierunek, niż miał taki Tak, kretyn tak. będzie wjechać po prostu. Tak, ale w ogóle właśnie to tak jest już, że jak przechodzisz na przykład w realu się nauczysz jeździć, wszystko tam wykonujesz i później pójdziesz w gry, no to też to wykonujesz mniej więcej
Bo jakbyś Może tego nie tak. wykonywał, to byś się odłączył i Tak, byś w dokładnie. samochodzie później zapominał różne rzeczy. Ale też tak jest, że Pomagało. gra uczy ogólnie. Grałem kiedyś w gry i zawsze jeździłem z tyłu. Musiałem mieć podgląd na cały samochód. A teraz, odkroć gram ciągle w tego ETS2, to zawsze jeżdżę w kabinie. Już teraz A nawet ja ci nie umiem powiem. w ogóle jechać, żeby nie w kabinie być. Ale ja ci powiem, że wiesz co, u mnie to akurat zależy od gry akurat. Zależy, wiesz, jeżeli to jest jakiś tam, wiesz, sorry, jeżeli kogoś urażę, taki durny Need for Speed, tak, gdzie dzieli i jedziesz No 300 tak. na godzinę, walisz betonową ścianę i nic ci się nie dzieje, no to ja sobie patrzę z zewnątrz. Ale jeżeli, a zatankuję sobie, jeżeli jadę na przykład jakiegoś Colina McRae albo coś, wiesz, no to już jadę z środka. Właśnie tutaj widzieliście teraz u mnie na obrazie. Będziecie widzieć. To jeszcze nie filmik nie jest wypuszczony. Pokonywałem ciężki podjazd. Jedziemy prawdopodobnie gdzieś tutaj, jak te rejony włoskich gór. Będziemy wjeżdżać do Włoch. No już chyba nawet jesteśmy. I widzicie Łoch, te ja cały czas po Szwabii jeżdżę. ostre zakręty. Lubię te zakręty, kurde. Nie wiem, te góry tutaj są fajnie zrobione, takie te trasy odzerowane. Takie ciężkie Ha, no podjazdy. szczęście. Szczęście mogę sobie pozwolić na tankowanie do pełna, bo pracodawca płaci. A właśnie. A bo jeździsz No to te tak. krótkie turnusy, no. No No już. tak, no ale no co ty chcesz? Przecież ja dopiero zacząłem. Kiedy zielone światło i Zgadzasz. ja się zatrzymuję. Ja Wiesz, teraz no, sobie ja to dopiero, nie, czwarta trasa czy piąta, więc wykupiłem wiesz. sobie magazyn, znaczy większy ten zakład pracy, czyli No, warsztat no. mój. I teraz zbieram kasę lub wezmę pożyczkę na więcej kasy i kupię sobie ciężarówkę ze dwie i dwóch kierowców, i żeby mi zarabiali. To pieniądze na razie nie będą takie przychody, no chujowe, ale jak ja to powiem, ale ogólnie z czasem wyjeżdżą i będą zarabiać konkretne pieniądze. Super. Znaczy wiesz, no ja dopiero drugi raz odpaliłem ETS-a dwójkę, więc. No nie, no to teraz Więc musisz. powolutku, powolutku. Musisz czekać chwilę. Zbierać tą kasę, tak jeździć. Tak, tylko wiesz, przy Później tylu sztuczkach to może być najwyżej ciężko. wziąć ten, jak się nazywa, pożyczkę i kupić sobie ciężarówkę No, no, i no. znowu jeździć Nie sporo. rozumiem tego, że kurde, jak chcę zwolnić, to się zatrzymuję w miejscu. A chcę się zatrzymać, to zwalniam. Na O. czym to polega? Gdzie tu mam wjechać? A tu chyba w lewo muszę wjechać. Tak, to musisz takie, wiesz, zdjąć nogę tak jakby z klawisza i szarpnąć, znowu nacisnąć go. Ale mam teraz Tak, podjazd. wiem o co chodzi. No jedź tym BM-ką. Mam podjazd ostry. Teraz dopiero będą jaja. Będzie parkowanie. Fajnie, jakby jeszcze Będzie się dodali, nie wiem, działo. w miastach jakieś inne też pojazdy. W sensie jak autobusy są, no dobra, no to jeszcze śmieciarka niech będzie na przykład sobie Wiesz co, jeździła tam pojazdy randomowo. pojazdami. Pojazdy pojazdami, ale mnie to wkurza, bo jestem. Pamiętasz, jak ci mówiłem o tej sytuacji, co jechałem drogą, dojechałem do miasta i No. zaparkowałem przy budynku, a później wracałem do tego miasta i jechałem identyczną drogą, A. zaparkowałem przy identycznym budynku? No to właśnie w O. tej chwili parkuję znowu przy identycznym budynku. Wiem, ale to. Trzeci raz z rzędu. Wiesz, to tak będzie w każdym mieście. Te miasta się niczym nie różnią. Są No tak. identyczne praktycznie. Tylko głównie chodzi tutaj o to, że klimat, który przejeżdżasz, mniej więcej różni się od tego na innej trasie, czyli trasa jest całkiem oddzielnie robiona. Miasta tak wyglądają tak, jakby były skopiowane praktycznie od siebie. No tak. Kopiuj, wklej. O, znowu będzie podjazd ostry. Nie, teraz zjazd. Chyba. Oj, tylko 150 km. Jezu. Ta, teraz zjazd. Ta, na zakręcie ze zjazdem do 80 na godzinę. Pozdro. Ciekawe, kto te znaki tutaj dawał. Jeszcze w tunelu. Teraz No do tak muszą. 80 to ja się rozpędzę. Migiem, kurde, z takim zjazdem. O Ta. Jezu, zawsze nie w tą stronę, jak mnie denerwuje to parkowanie, wiesz? Jeszcze roboty budowlane. Jakoś w realnym życiu lepiej mi to idzie. W tej O, to grze, jest kurwa, to nie mogę ogarnąć zupełnie. całkiem inna jazda. Pytanie. A fajnie by się grało na kierownicy. Wiesz co, nawet nie tyle, że fajnie by się grało, co według mnie granie w symulatory takie na To klawiaturze wiem, i że ten. powinno się.
To bez sensu, szczerze mówiąc, wiesz, na klawiaturze to robić. Zgadza się, ale no kurde, na ten kierownicę trzeba mieć pieniądze, to przede wszystkim już konkretne pieniądze, bo byle czego nie kupisz. Wiesz co, powiem ci tak, lepsza byle jaka kierownica niż klawiatura, to tak czy inaczej. No, znaczy ja mógłbym. Popatrz, chyba Nie, nawet uda mi się zaparkować. niby mógłbym pożyczyć od kolegi, w sumie nawet on by chyba mi oddał. Tylko nie wiem, czy on jeszcze ją ma, jakoś tak mi się O! nie chce. Nie mam do tego Zajebiście się. miejsca za bardzo, o to chodzi. A no tak, wiesz co, ja już nawet gadałem z kumplem. Ty patrz, i tak wyszedłem na plus. Kara za uszkodzenia 1%. Jej, prawie poziom trzeci. Musiałbym trochę kasy zbierać i przebudować ten pomieszczenie, tutaj dom, pokój swój. To czemu? No tak, mam mniejszy taki pokój, wiesz, duże łóżko mam ogólnie, dużo to wszystko zajmuje. To mój rower się tutaj nie mieści w pokoju i stoi w drugim pokoju. Wiesz co, ja mam taki... Nie wiem jak to nazwać, bo to jest taki duży zabudowany balkon, ewentualnie średniej wielkości zabudowany taras. Tam sobie rower stoi. A, no. Znaczy to po co ci rower w zimie? Schowaj go gdzieś w cholerę. Nie mam gdzie, ogólnie w domu stoi, dlatego. A ja wiesz co, mój ja kumpel... szanuję rower, dlatego nie wstawię go do komórki, no bo wiesz, ja tutaj komórkę ale to mam taką, że... Nie, wiesz co, pamiętasz jak ci mówiłem, że mam tych kolegów opierdolonych na punkcie rowerów, co tam za niebałtyczne sumy kupują? No coś kupują. Tam mówiłeś właśnie, że no, ten, no, no. No, wtedy... To wiesz co, to kumpel miał taki patent na rower, że... Wiesz co zrobił generalnie? Wiesz jak są te bagażniki rowerowe do samochodów? No wiem, to takie, wiem. Jak łyżwy wyglądają, no to sobie przyczepił to do sufitu. Ewentualnie do ściany A, można przyczepić. Tak, tak. I wtedy tam walisz, wpinasz wiem. Normalnie i się wiem. Leży, wiesz? Za siodełko i za kierownicę, wiem. Wiem, ale u mnie z tym też nie nie na siodełko i za kierownicę. Dajesz na przykład, tak jak on to zrobił dokładnie, bo on to zrobił na ścianie sobie przyczepił. Stawiasz rower na tylnym kole, wjeżdżasz kołami w tą szynę, wpinasz i z głowy, zrobione. Aha. Stoi i zajmuje, wiesz, jedną, drugą tego miejsca, co zajmuje normalnie, przynajmniej jedną, wiem, drugą. Wiem, ale u mnie jest tak pokój, że właśnie nie mam za bardzo gdzie o to chodzi. A no chyba, że tak. Dobra, co by tu do roboty wziąć? Wiesz, to jest tu gdzieś pokazane, aha, jest. Któregoś dnia ci pokażę mniej więcej, jak u mnie w pokoju to wygląda. Ale muszę sobie ścianę jakoś pomalować fajnie. O Jezu, kurwa, nienawidzę. Myślałem, tego. Żeby Jak jakieś ja mam stąd graffiti sobie walnąć fajne. A ja mam jeszcze 97 To koleżanka sobie km. Robiła. Myślałem jakiś takim... traktor wiozę w ogóle. Znaczy traktor, spychacz. Czy ja lubię ciężarówki, lubię symulatory, więc pomyślałem, że sobie walnę jakiś taki fajny napis symulator. Albo simulator. Tak, tak, a później sobie ustawisz biurko, tak? I nie. Będziesz nagrywał z kamerką, żebyś miał za plecami symulator na nie, ścianie. Nie, właśnie nie da rady tak, nie mam po prostu do tego... W sumie mógłbym, ale to bym musiał całe generalne... Chociażby powiem ci, że nie dał rady. Bo tak ma łóżko. Łóżko musi w tym miejscu stać, bo to jest spore łóżko. O, pewnie spore łóżko. Na kilka osób wejdzie. No, tak. Widzę balety, imprezy, dzieje się. Musi się dziać, nie, nie. No wiesz, jak randomowo koleżanka wpadnie, no to czemu nie? Ach, te koleżanki, wiem, znam. No. Dobra, koleżanka nie jest zła. No, łóżko trzeba mieć większe, jakby wiesz, coś tam się przydarzyło właśnie. Pewnie, że koleżanka tak. Nie ma gdzie przenocować, no to... Łóżko większe, dobra, to słuchaj, zapraszasz, nie ma. Słuchaj, ja ci powiem, że ja stosuję trochę inną technikę, bo ja mam specjalnie małe łóżko i zawsze połowę mogę odstąpić. Taka to technika. Tak. Miałem taki. Zawsze ludzie się dziwili, bo ja taki, wiesz, wyrośnięty jestem, wysoki, 2 metry, mówi, jakie ty łóżko kupujesz, pewnie na zamówienie, a ja nie mam nigdy na zamówienie łóżka nie brałem. Nie, tam po co, głowa zwisa z jednej strony, stopy właśnie, z drugiej, dobrze jest. Właśnie, chłodniej. Tak. I powiem ci, że jak nagrywamy, to mi chyba lepiej idzie to granie, wiesz. Co, gadasz? Muszę przestać grać nie nagrywając. Gdzie ja tutaj? Czemu nie mogę zatankować? Aha, człowiek bo gada i to jest lepsze, bo człowiek myśli jak jedzie. A ja czasem jak gram wieczorem, siadę do tej gry, to już tak wieczorem, praktycznie... nawet wiesz co? W nocy ty nawet. Która jest godzina? 3:30. Dobrze, ale jak leci.
Tak. Znaczy niech trochę przywolni, bo ten odcinek ma dzisiaj się pojawić. Ale to wiesz co, gdzieś, a chyba Uroka widziałem, że jak wrzucasz przed 9, to masz wczorajszą datę wtedy, bo to łapie wiesz co, z amerykańskiego czasu. Zresztą nie wiem dlaczego 9 godzin, bo tam do nich jest w Wiesz co, sumie, nie, tam to jest chyba 10 nie do wiem. 12 Wiesz jest. co, to u niego tak No. łapie coś. U mnie nie łapie, bo ja wrzucałem. O 2 w nocy wrzuciłem film i był tego dnia. Aha, Nie no wiem to co. nie wiem. Ale To może u on. niego coś jest nie halo. Może coś u niego, nie wiem. Mi się wydaje, że u niego, bo on ma partnera pewnie stamtąd gdzieś. A może, W no, że tamte mu łapie ze rejony. Stanów wtedy, no. Może i tak. Tak, Nie wiem, ja to jeszcze nie ogarniam zresztą, wiesz o tym. bo ja widziałem jego poniedziałkowy właśnie odcinek. To pewnie był poniedziałkowy, co on wstawiał to ostatni. I tam właśnie było w opisie u niego, że ten, że coś tam z tym Tak, czasem. właśnie I tak. Ja tak sobie też widziałem to pomyślałem, u mówię, niego w kurde, opisach i. co on przeprowadził się do Ameryki nagle? Kurde, Tak, tak w tak. ogóle nie mogę skumać, o co chodzi. Nie wiesz, to ja właśnie widziałem u niego w opisach, ale i w którymś filmiku o tym mówił, wiesz? Nie A ja tam pamiętam już jego nawet w czasem którym. oglądam, fajne odcinki kręci. Znaczy, powiem ci tak, ja go bardzo lubię Fajnego syna ma, o Jezus, kurde. i Mikołaj, tak, Mikołaj jest zajebisty, No, ale się. wszystkie dzieci małe są zajebiste, to No, wiesz. dokładnie. Ja tam wiele razy z Znaczy, nim grałem, wszystkie, o. które nie są nasze, tak swoją drogą. Miałem nawet przyjemność z nim rozmawiać. No, proszę, proszę, to już taki, kurde, No. widzę wyższe sfery. No, zdarzyło mi się. A grać to swoją drogą, bo grałem i ludzie nie podejrzewali. Wiesz co, mówili ludzie, No. że to nie rok, że to nie rok i w ogóle. Z Royo też grałem. I to nawet, wiesz co, A ja wiesz co, widziałem. grałem z nim No. Butterfielda w jednym teamie. W Ja te. Butterfielda, jak ty mnie denerwuje ten twój Butterfield. Maślane pole. Battlefield. Maślane pole. Nic. Oj. Trudno. No, i grałeś z nimi co? No, grałem z nim w jednej drużynie i nagrywałem to. A Aha. ludzie, wiesz, mówili, że to nie on i w ogóle. No, to tak śmieszne. Znaczy, wiesz co, ja generalnie nie rozumiem. Jeżeli się nie jest rokiem, to po co wchodzić na serwer i masz wpisane na przykład rok alone, 2K, czy tam No cokolwiek. właśnie, ale Po ty. co? Co? Tym bardziej, wiesz co, to był jego Gimbusy. serwer. To był jego serwer i No. był tam jako administratorem tego serwera. Bo Wiesz miał co, ja swój serwer. próbowałem wejść na ten ich serwer na BF-ie Wiem, on i ciągle pełny. podał link. Nie, wiesz co, podał linka w filmiku, wchodzę, a tam nie ma takiej strony. No to A sorry, no nie ma, to nie ma, no. może już wiesz, nie zamknęli. Wszystko się Nie dzieje, wiem, już tam może. dawno było to. Wiesz, dawno, ja tak szczerze mówiąc, ja to widziałem gdzieś z tydzień temu, z półtora, no dwa max. A ja już właśnie parkuję. No tak, bo to masz dłuższe trasy, ja to już drugą lecę, daj spokój. W ogóle jadę 89, nie wiem jakie to jest ograniczenie, ale cisnę opór. O, Do jakieś artefakty 90 się jest pojawiają. ograniczenie. I lepiej nie No, ja wygrywać do modów, 89. które zwiększają. Nie tam, ja to wiesz co, dla mnie mody to jest takie przymrożone, to są takie haki z przymrożeniem oka, wiesz? No, czy nie, to wiesz co zależy ogólnie, bo No tutaj. zależy, ale większy z nich tak jest, tak samo w Minecrafcie. No, W tylko Minecrafcie Minecraft. standardowo nie ma czegoś takiego jak minimapa, to z jakiej paki masz mieć minimapę na przykład? Znaczy to taki przykład No tylko. tak, ale ogólnie bez modów grać. Spóźniony, o ja pierdolę. Chyba wiem dlaczego. Dobra, nieważne. I co mogę? Co mogę dalej, rynek jakiś? Oczywiście tu byłem. A właśnie, gdy to, jak z tym twoim streamowaniem? Coś tam mówisz, że masz słabe łącze, ale mówisz, ile ty masz tego wysyłu? Streamować mogę. Możesz? Mogę. A w jakiej rozdzielczości? Z Eurotrucka streamuję. Zresztą mniejsza jest rozdzielczość. Nie pamiętam dokładnie, jakie tam ustawione są. Ale ogólnie wiesz, na pulpicie mamy 1280 na 720, ale tam A. przekonwertowuję, wiesz, do innej rozdzielczości. Mam długi odcinek, za 43 tysiące mogę jechać. Nie wiem, ile to kilometrów będzie odcinek, ale to będzie mega długi odcinek. Ale Oho! który ten? Chwila, bo to jest nawet tutaj teraz. Zaraz sprawdzimy sobie, ile będę jechał. To jest będzie około 1200 km.
Lol. Ale nie będę go teraz jeł. Ja musiałbym 11 kursów strzelić, żeby taką odległość mieć. To by wyszło w dwóch filmikach, co najmniej, gdzie daje tam ciężarówkę. A i jeszcze też, chyba też zresztą uroka. Usłyszałem, że jak wrzucasz filmik, który ma tam dużo więcej niż tam 26 minut chyba, to ci się zmniejsza jakość automatycznie, wiesz co, przez YouTube'a. Co możliwe, no nie wiem, kurde. Wiesz, no teoretycznie ma to sens, no bo wiadomo, no duże filmy więcej wiesz, żerą serwerów, więc trochę je ucinają, no. Jakiś sens to ma, także myślę, że 25 minut na odcinek to jest spoko. No dlatego ja się tak staram, ale nie zawsze tak wychodzi. No wiadomo, wychodzi on tak jak wychodzi, on wiesz, włączasz tak nagrywanie, grasz i wyłączasz, nagle półtorej godziny minęło. Teraz weź tego wytnij coś. 1500 km mam do zrobienia. Teraz. Ale to już niebawem. A my. Ja kończę. Się żegnam. Nie wiem, czy ty jeszcze będziesz nagrywał tam dalej. To nie, no nie będę. Nawet nie wiem ile już nagrywamy, także nie będę już też nagrywał, też, że tak powiem, podziękuję. A więc wiecie co robić, subskrybować, komentować, lajkować i kolegę tutaj subskrybować. A, jeszcze nie ma czego, ale będzie, ale będzie. Będzie, zaznaczam, będzie. Będzie ewentualnie możecie kolega. Pisać, jakie gry chcecie obejrzeć. Właśnie, kolega tutaj bardzo dobre grafiki robi. No nie przesadzajmy, nie przesadzajmy. Ale nie, pracuję jako grafik, więc robi no, piękne jestem grafiki. Grafikiem. Piękne, przewspaniałe, przecudowne, więc zakochacie się wszyscy i żadnej nie będziecie widzieć. Nie no, żartuję oczywiście, coś damy radę, no w każdym razie. Dobra, to żegnam się, na razie, cześć. Na razie, cześć wszystkim.